pieczony renifer, ręcznie robione czekoladki, pierniczki udekorowane we wzór kultury bakterii, galaretki o wyglądzie kolonii drobnoustrojów, tylko konkursy i dużo dobrej zabawy. To przepis studentów Wydziału Nauki o Żywności na Mikołajki. Chcemy zachęcić młodzież pierwszego, drugiego roku, która jeszcze nie zaangażowała się w działalność kół naukowych, do takiej aktywności. Robimy to różnymi metodami, również poprzez smak, zapach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można było rozgrzać się gorącą herbatą lub kawą, a każde z kół częstowało oryginalnymi przekąskami. Pomysłodawczynią imprezy jest przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego Marta Ślęzak. Każdy może przyjść, wejść, spróbować naszych specjałów, wszystkich kół naukowych oraz porozmawiać z nami i popytać. Koło biotechnologii przygotowało swoje piwo specjalne, koło gastronomii ma specjały czekoladowe, więc zachęcam do próbowania. Jest smacznie, kolorowo oraz przyjemnie. Przygotowaliśmy praliny, sami temperowaliśmy czekolady, zamykaliśmy czekoladki. Przepisy są również nasze autorskie, nie z książek, po prostu zmodyfikowane. Są takie smaki jak truskawka z bimbrem, owoce leśne, pomarańcza z octem balsamicznym. Studenci z kół naukowych z chęcią dzielili się także tajnikami produkcji. Tutaj mam właśnie taką małą pokazową maślnicę, w której robię masło, którego też można tutaj spróbować i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Koło biotechnologów żywności przygotowało dla mikołajkowych gości wino domowej roboty i rzemieślnicze piwo. Piwo samo w sobie generalnie produkuje się tak 8 godzin. No następnie jest jeszcze fermentacja i leżakowanie, czyli tam do 2 miesięcy musimy poczekać. No jestem tak naprawdę pasjonatem i mam nadzieję, że w jakiś tam sposób tych studentów, którzy chcą z nami współpracować, zarażam do tej pasji. Studenci Wydziału Nauk o Żywności zadbali, aby nikt z mikołajkowych gości nie wyszedł głodny. Mięso uformowane właśnie w kształcie renifera i upieczone. Mamy keks, zamiast składników z ciasta mąk użyliśmy mięsa i warzyw, mini hamburgerki, kawior czy o smaku barszczu.